No i wyszło, że oczywiście o te 33 tysiące klienci mniej musieli zapłacić za mieszkanie, więc no mówię, dla mnie to był taki mały szok, jak to zobaczyłem. Przypominam, to jest około 1 miliona książeczek niewykorzystanych, więc tych pieniędzy na rynku jest naprawdę mnóstwo. Cześć, nazywam się Adam Borowski. Witajcie w kolejnym odcinku serii Porozmawiamy o nieruchomościach. Dzisiaj mam nadzieję, że Was odrobinę zaskoczymy. Porozmawiamy o ukrytym zasobie, dosyć nieoczywistym zasobie, który może być wkładem własnym pod kredyt na zakup nieruchomości. Moim gościem jest Piotr Łapiński. Piotrze, rozwiń temat. Dawno zapomniany relikt PRL-u w zasadzie, czyli książeczki mieszkaniowe. Wielu z nas, może bardziej wielu rodziców naszych czy dziadków posiadało takie książeczki. Było to oczywiście zamiarem właśnie na zbieranie kwoty, wtedy jeszcze bardziej na wkład do spółdzielni mieszkaniowej. Te książeczki są. Ja powiem szczerze, tak poczytałem sobie ostatnio na temat bieżących tych informacji, ile tych książeczek jest. I wyobraźcie sobie, że jest to około 1 miliona książeczek mieszkaniowych niezrealizowanych. Zakładam, że większość gdzieś tam te książeczki ma, one są gdzieś pewnie w jakichś kartonach pochowane, w szafach. Jest to bardzo niedoceniony tak naprawdę temat, bo jak otwieramy tą książeczkę i widzimy, że po latach oszczędzania jest tam, nie wiem, 100, 200, 300 zł, czy tam kilka tysięcy, no to jeszcze kilka tysięcy, to jeszcze można gdzieś tam coś z tym zrobić, natomiast przy takich małych kwotach odrzucamy to dalej. Natomiast tam jest taki mechanizm premii gwarancyjnej. Ta premia gwarancyjna, ona z założenia ma zrekompensować właśnie między innymi inflację, wzrost ceny mieszkań. I tutaj można się mile zaskoczyć, tak? Masz jakieś przykłady z życia swojego eksperckiego? Tak, ja powiem szczerze, to jeden z przykładów byłem zszokowany, bo klienci przynieśli książeczkę mieszkaniową, na której widniało 8 zł. Bajońska kwota. Bajońska, tak. Myślę, że nawet na dzień dzisiejszy nawet do sklepu z takim czymś nie byłoby co iść. Natomiast robili wyliczenie w banku PKO BP. No i z tego wyliczenia nagle wynikło, że z tych 8 zł doliczył jeszcze bank około 600 zł odsetek, więc już zaczynamy jakąś tam kwotę już w miarę rozsądną, natomiast premia gwarancyjna wyniosła aż 33 tysiące. Oczywiście tą książeczkę wykorzystaliśmy jako wkład własny do kredytu, co jest jak najbardziej możliwe. No i wyszło, że oczywiście o te 33 tysiące klienci mniej musieli zapłacić za mieszkanie, więc no mówię, dla mnie to był taki mały szok, jak to zobaczyłem, natomiast jeżeli wnikniemy, jak działały premie gwarancyjne, no to ma to ręce i nogi, tak? Po drodze mieliśmy w początkach lat 90. mieliśmy hiperinflację, więc te 6 zł, te 8 zł, przepraszam, które było teraz na książeczce, ono wcześniej oznaczało zdecydowanie więcej. Natomiast no, tutaj można jak najbardziej to wykorzystać i sprawdzić swoje książeczki. A co jeśli już, że tak powiem, zaciągnąłem kredyt, a ta książeczka, chociażby ten filmik mi przypomniał o czymś takim i chcę się pozytywnie zaskoczyć, co wówczas? I tutaj powiem, jest bardzo są na chwilę obecną szerokie możliwości wykorzystania. Nawet jeżeli już kupiliśmy mieszkanie, czy wybudowaliśmy dom, nie skorzystaliśmy z książeczki, już nie skorzystamy, tak? Na skorzystanie z premii gwarancyjnej przy zakupie mieszkania mamy 90 dni od aktu notarialnego, więc tutaj to przepadło. Natomiast ustawą z 2021 roku katalog tych czynności, które uprawniają do wykorzystania premii gwarancyjnej, został bardzo mocno rozszerzony. Przykładowo, wystarczy, że wymienimy dwa okna. Dwa okna, przyniesiemy fakturę na wymianę tych okien do banku PKO BP, razem z książeczką premia gwarancyjna się należy. Mamy dom, chcemy założyć fotowoltaikę. Jak najbardziej, po założeniu znowu faktura i premia gwarancyjna się należy, taka sama, jakbyśmy mieszkanie kupowali, czy budowali dom. Więc tutaj naprawdę ta lista tych czynności jest bardzo szeroka i myślę, że nawet jeżeli już, tak jak wspomniałeś, kupiliśmy, wybudowaliśmy, jak najbardziej można z tego skorzystać. Nie przekreślajmy tego,
że na książeczce jest właśnie, tak jak mówiłem, kilka czy kilkaset złotych, warto zainwestować 35 zł za wyliczenie takiej książeczki, bank wystawi zaświadczenie, będziemy mieć czarno na białym, jaka to kwota jest, tak? Przypominam, to jest około miliona książeczek niewykorzystanych, więc tych pieniędzy na rynku jest naprawdę mnóstwo. Także tutaj zachęcam, żeby znaleźć, żeby jak najbardziej to przeliczyć. Jeżeli już przeliczaliśmy, to tak jak mówiłem, 35 zł, jeżeli nigdy nie przeliczaliśmy, jak to operacyjnie wygląda? Pieniędzy, no. Powiedzmy 35 zł, gdzie je wydaję, gdzie muszę się udać? Bierzemy książeczkę mieszkaniową, jeżeli ona była skończona, tak, lista wpłat się zakończyła, bank wydał drugą, to bierzemy wszystkie książeczki, dowód osobisty, udajemy się do banku z prośbą o wystawienie zaświadczenia o wysokości wkładu i premii gwarancyjnej. Tam bank pobiera 35 zł i to do miesiąca, jeśli dobrze pamiętam, wystawia takie zaświadczenie i mamy kwotę dokładną podaną, ile przysługuje tej premii gwarancyjnej. To musi być książeczka na moje imię i nazwisko? Jeżeli ja wyliczam i ja chcę skorzystać, to tak, natomiast jeżeli przykładowo było to gdzieś tam na rodziców, czy nawet na rodzeństwo, jest możliwość zrobienia cesji książeczki na moją osobę. Koszt cesji to jest 70 zł. Oczywiście, żeby nie było takie proste, nie można scedować tego na sąsiada. Natomiast gdzieś tam byłby handel na Allegro. To na pewno, tak? Sprzedam książeczkę w premiach gwarancji na 10 tysięcy. Natomiast jeżeli chodzi takie po rodzinie, jak najbardziej można to, można w pierwszej linii jak najbardziej można to cedować. Jest taki opis gdzieś tam w internecie, że jest możliwość zrobienia łańcuszka cesji, czyli jeżeli nie jest to bezpośrednio od rodziców, tylko gdzieś tam na kuzynostwo, to kuzyn może na swojego rodzica, rodzic na brata i powiedzmy gdzieś tam tą ścieżką można jak najbardziej na siebie to przypisać. Każda sesja 70 zł. Naprawdę warto, jest to taki, powiedzmy, jeżeli nie nazbieraliśmy do wkładu, no wkład własny, nie każdy jest w stanie, to warto poszukać i poświęcić te 35 zł i sprawdzić. Tak? Jesteśmy przy książeczce mieszkaniowej jako nieoczywistym źródle wkładu własnego. Zakładam, że najbardziej oczywistym źródłem jest darowizna. Najczęściej od rodziców. Najczęściej. Tu już zmieniły się ostatnio przepisy, jakbyś mógł kilka słów. Tak, ogólnie jeżeli chodzi o darowiznę od rodziców, to już od dłuższego czasu jest ona zwolniona z podatku, ale pod pewnymi warunkami. Warunki są w zasadzie dwa. Jeżeli jest to darowizna od rodziców lub od rodzeństwa i zgłosimy to w ciągu 6 miesięcy do Urzędu Skarbowego, ale pod warunkiem, że była dokonana przelewem, to jest ona całkowicie zwolniona z podatku, niezależnie od kwoty. Natomiast zmiana pojawiła się w darowiznach gotówkowych. Do tej pory kwota limitu zwolnienia z podatku od rodziców przy darowiźnie gotówkowej była na poziomie około 10 tysięcy. Na chwilę obecną ustawa w zasadzie świeża, bo z 1 lipca tego roku podwyższa tą kwotę do 36 tysięcy. Więc jeżeli dostajemy od rodziców czy od rodzeństwa, dostajemy darowiznę w gotówce, analogicznie 6 miesięcy mamy na zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym, natomiast jeżeli nie przekracza kwota 36 tysięcy, nie ma podatku od takiej darowizny. Więc to jest najczęstsza, tak jak wspomniałeś, najczęstsza forma pozyskiwania środków na wkład własny. Ja tak powiem taką ciekawostkę, jak ogólnie rodzina nigdy nie ma pieniędzy, to jak się powie, że się kupuje mieszkanie albo buduje dom, to nagle wszyscy mają i wszyscy chcą dać. Przysłowiowa skarpeta. Przysłowiowa skarpeta, tak? Więc tutaj cel jest zawsze tym takim argumentem, dlaczego nagle się znajdują pieniądze. Także tutaj, jeżeli, mówię, jeżeli na przykład nie mamy możliwości otrzymania takiej darowizny, no to szukamy innych alternatywnych rozwiązań, także tutaj wracamy do książeczek mieszkaniowych, no albo zaciskanie pasa i odkładamy jak najwięcej, tak? To jest chyba najtrudniejszą na dzień dzisiejszy formą. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie, no bo wiadomo, koszty najmu też są niemałe na chwilę obecną. Ciężko cokolwiek odłożyć. Piotrze, tradycyjnie, gdzie można Cię znaleźć, jakby któryś z naszych widzów chciał się z Tobą skontaktować? Na pewno w internecie. Człowiek od kredytów.pl, strona cały czas aktualna, cały czas aktualne dane kontaktowe. Jeżeli macie ochotę spotkać się w Białymstoku czy okolicach, to albo ulica Mickiewicza 37 Białystok, albo po prostu telefon i można się umówić ze mną gdziekolwiek. Tak,
Zresztą mamy XXI wiek, konsultacje online modne i bardzo przystępne dla każdego. Zapraszamy serdecznie. Dajcie znać w komentarzach, czy zaskoczył Was temat książeczki mieszkaniowej jako źródła wkładu własnego. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Dziękuję.